Jest 30 maja i wchodzimy w 18 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich, werset 1-8. Korynt. Paweł opuszcza Ateny. Posłuchamy ci innym razem. Nikt go nie prześladuje, idzie dalej. Korynt to miejscowość bardzo ważna. Mieszanka kultur, bogactwo i zepsucie, mieszanka religijna. Paweł spędzi w Koryncie 18 miesięcy. Zachowały się dwa listy pisane do tej wspólnoty. To wspólnota ważna. A więc widzimy, że w tej drugiej wyprawie tutaj Paweł spędzi najwięcej czasu. Paweł pracuje. W tej kulturze pogańskiej, gdzie widzieliśmy już wcześniej relacje pan-niewolnik, panowie nie pracowali. Niewolnicy pracowali. Paweł pracuje. On widzi, że Ewangelia szybciej dotrze do świata pogańskiego, do świata niewolniczego. W szabat idzie do synagogi. A po przybyciu Tymoteusza i Sylasa całkowicie oddaje się nauczaniu. Głoszeniu słowa. Paweł głosi słowo. Jezus jest Mesjasz. Ewangelizacja pełną parą. I znowu w synagodze, gdzie zaczyna Paweł, by mieć jakiś punkt odniesienia, słyszy bluźnierstwa, sprzeciw. I po raz drugi słyszymy to upomnienie Pawłowe, ta pogróżka, którą już widzieliśmy w 13 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich, werset 46, gdzie Paweł mówi, w takim razie idę do pogan. Otrząsa szaty. Pan Jezus mówił, żeby strząsać proch z sandałów. Dlaczego Paweł otrząsa szaty? To znak bardzo podobny, ale może dlatego, że nie miał sandałów. Bo chciał pokazać, że jest niewolnikiem. Że ta Ewangelia, byśmy powiedzieli słowami papieża Franciszka, idzie ku peryferiom, ku granicom społecznym. Paweł przecież sam pracuje, to praca jest symbolem niewolnika, a więc sandały miał człowiek wolny. Ewangelizacja wśród niewolników. Zobaczmy, że ta sytuacja, gdzie Żydzi się sprzeciwiają, a według danych historycznych w Koryncie wtedy było 12 synagog i około 40-50 tysięcy Żydów. Początkowo Paweł mieszka u Pryscylii i Akwilii, u takiego małżeństwa żydowskiego, które uciekło z prześladowań rzymskich, przenosi się do domu poganina Tycjusza Sprawiedliwego, aby pokazać rzeczywiście, że ta pogróżka, jeżeli nie słuchacie mnie, nie przyjmujecie zbawienia w Jezusie Chrystusie, idę do pogan, żeby ta pogróżka się wypełniła w tym, że Paweł też zmienia lokum, zmienia miejsce. Dom. Dom znowu to nazwa wspólnoty. Chrześcijanie nie gromadzą się w świątyniach, gromadzą się w domu, gdzie są zupełnie inne relacje, relacje braterskie. Zaczyna się wspólnota w Koryncie, ważna nie tylko w Dziejach Apostolskich, w Nowym Testamencie, ale ważna też dla nas. Amen.